Jeżeli kiedykolwiek ktoś z Was chciał połączyć swoją przyszłość z morską energetyką wiatrową, to dzisiaj jest idealny na to moment, ponieważ właśnie rozpoczynają się edukacyjne targi Offshore Wind. Ze mną jest Grącki Mateusz oraz Tomasz Augustis. Ja nazywam się Julia Pacholska i za chwilę zobaczymy, co tutaj się dzieje. Chodźcie z nami. Pierwszego rozmówcę ze mną jest Stanisław Szymański, Trident BMC. Może powiesz nam trochę, czym się zajmujecie? Nasza firma zajmuje się szeroko pojętym serwisem, remontem i modernizacją statków morskich w głównej mierze, ale również wchodzimy w offshore, w farmy wiatrowe, jak i w klasyczny offshore, czyli platformy wiertnicze czy statki wiertnicze. Zajmujemy się trochę offshorem, wchodzimy w ten biznes. Jest to, można powiedzieć, nowatorska gałąź w tym przemyśle morskim, która dopiero się rozwija. Offshore to w głównej mierze okrętownictwo, a okrętownictwo to my. Jesteśmy tutaj, żeby zachęcić młodzież. Chcemy pokazać im, że morze to nie tylko plaża, słoneczko, ale jest to przemysł. To są wielkie konstrukcje, to są statki i to wszystko trzeba obsłużyć. To są porty, wymaga to dużego zaangażowania, dużej technologii, dużej inżynierii i chcemy zainteresować tym młodzież. Krzysztof Bykowski, jestem inżynierem, projektantem w firmie Trident BMC. Prosiłabym parę słów może o tym niezidentyfikowanym urządzeniu, które tutaj stoi. Co to właściwie jest? A to jest skaner laserowy. Ten model to Focus S70. Służy do odzwierciedlenia otaczającej rzeczywistości po to, by umieścić ją w środowisku 3D. Brzmi bardzo skomplikowanie i też przypuszczam, że wartość takiego urządzenia wcale nie jest mała. Nie, jest mała, aczkolwiek klienci oczekują najwyższej jakości, dlatego taką staramy się dostarczyć. Mamy tutaj przedstawicielkę branży trochę innej niż budowla statków, bo zajmuje się bardziej energią. Dokładnie. Ocean Winds, którą reprezentuję, buduje i eksploatuje morskie farmy wiatrowe, czyli generujemy energię z wiatru na morzu. My programy edukacyjne zaczynamy tak naprawdę od młodzieży 8-12, czyli szkoły podstawowe. Tam mamy dedykowany projekt Wind Experts. To jest międzynarodowy projekt realizowany w Hiszpanii, Polsce, Portugalii, Wielkiej Brytanii. Dla szkół średnich realizujemy w Polsce kariery z wiatrem. To są bardzo fajne, interaktywne warsztaty z morskiej energetyki wiatrowej realizowane w dedykowanych szkołach technicznych w Gdańsku, Szczecinie, Częstochowie i dwóch szkołach technicznych na terenie powiatu puckiego, a z kolei dla studentów mamy właśnie ogłoszoną trzecią edycję programu Absolvent OWU Graduates. Jest to dwuletni płatny staż przy dwóch projektach z całego portfolio Ocean Winds. Przypomnę, że działamy na 7 rynkach na całym świecie, więc taki staż można odbyć w projektach w Kalifornii, w Korei Południowej, Francji i także w Polsce. Jest z nami Monika Stokfisz, dzień dobry, Talent Attraction Team Manager. Tak, i czym wasza firma się zajmuje? My dzisiaj jesteśmy tutaj dla was pod brandingiem Livermore Pomerania i naszym głównym celem jest przekonanie was, żebyście zostali w województwie pomorskim. I próbujemy was przekonać tartelinkami, które są absolutnie przepyszne, ale też mamy grę tutaj związaną z VR-em i możecie również się przejść, a właściwie przelecieć przez Trójmiasto i przepłynąć przez Trójmiasto. Czy jest to projekt skierowany raczej do młodszych ludzi? To jest projekt dla wszystkich. Tak naprawdę my jako Livermore Pomerania działamy pod marką Invest in Pomerania. Invest in Pomerania działa głównie po to, by przyciągać zagranicznych inwestorów
tutaj do naszego województwa pomorskiego, by tworzyć miejsca pracy, ale nasz branding tutaj, ten dzisiejszy, jest faktycznie skierowany do osób, które chcą się relokować. Bądź, tak jak dzisiaj, utwierdzić Was w przekonaniu, że województwo pomorskie jest po prostu najlepsze. Okej. A gra, jaką tu prezentujecie, to jest coś związane z VR-em, widzę, co to przedstawia? Tak jest. Mamy tutaj grę, sobie staniecie na biobocianim gnieździe, ułożycie puzzle, jest kilka puzzli do ułożenia, do wyboru w sumie, i później można nawet pomalować sobie pędzelkiem po płótnie, więc tak. Nie jest żadna skomplikowana absolutnie, ale jest stres, żeby nie było przy układaniu puzzli, bo jest to na czas. Na targach nie zabrakło również reprezentacji naszego Uniwersytetu Gdańskiego. Moim gościem jest Monika Adamczuk, dyrektor Biura Współpracy i Rozwoju Uniwersytet Gdański. No właśnie, i co Uniwersytet Gdański robi na targach offshore? Uniwersytet kształci kadry dla morskiej energetyki wiatrowej, ma bogatą ofertę edukacyjną dla młodzieży, natomiast kształci na 11 wydziałach, 21 dyscyplin kształci na 11 kierunkach, które są pośrednio bądź bezpośrednio związane z offshorem, tym morskim, ale również jest partnerem w biznesie i szuka partnerstw biznesowych. Mamy ekspertów z 11 wydziałach, prawników, biologów, oceanografów, którzy są ekspertami dla biznesu, mogą przeprowadzać różnego rodzaju analizy, oceny oddziaływania na środowisko. Mamy statek, oceanograf, katamaran zresztą, który jest widoczny tutaj z tyłu za nami, za Państwem, który prowadzi badania i dydaktykę, i badania dna morza, i nie tylko, właśnie dla biznesu. Podpisujemy kontrakty z potężnymi firmami, między innymi z tymi, które się tutaj wystawiają na targach. Tak naprawdę to teraz morska energetyka wiatrowa to jest przyszłość. I OZE to jest przyszłość, jądrówka to jest przyszłość, jesteśmy w fazie transformacji energetycznej w regionie. I zachęcić przede wszystkim możemy tym, że, tak jak już tutaj było powiedziane, sektor szuka i planuje stworzyć około 70 tysięcy miejsc pracy, i tą kadrę my możemy wykształcić. I to będzie naprawdę fajny zawód, intratna płaca, intratna posada. To są dobrze płatne zawody. Jeśli szukacie fajnej, ciekawej pracy, ale też i dobrze płatnej, to zapraszamy na Uniwersytet Gdański. Oskar Kroszka, firma ZR Bajanicki. I czym właściwie wasza firma się zajmuje? My zajmujemy się wiertnictwem horyzontalnym. Do tej pory większość naszych aplikacji była przeznaczona pod rurociągi, głównie gazociągi przesyłowe. Tych największych średnic DN1000, między innymi Baltic Pipe. A to, co mamy tutaj przedstawione na makiecie, to jest dosyć pionierskie rozwiązanie na polskim rynku, bo to jest przekroczenie linii brzegowej. To jest obszar, w którym tym morskim przemyśle my możemy zaistnieć. Okej, okay. I widzę, że makieta jest wykonana z Lego. To jest taki pomysł po prostu marketingowy, czy jest jakaś współpraca może? Jak to wygląda? Można przyznać, że jest to pomysł bardziej marketingowy, bo my pojawiając się tutaj na tym rynku, który był dla nas nowy, musieliśmy czymś zainteresować potencjalnych zamawiających. Bo wiele ludzi nie zdawało sobie z tego sprawy, że to, co my robimy, jest potrzebne w przypadku budowy morskich farm wiatrowych. I to miał być taki element przyciągający uwagę. A szczególnie dobrze sprawdził się na takim wydarzeniu jak dzisiaj, gdzie mamy dużo dzieci i młodzieży, bo to rzeczywiście przykuwa realnie uwagę młodych ludzi. Mamy w końcu jedną z grubych ryb, bo mamy tutaj... Cześć, nazywam się Łukasz Kneba, jestem jednym ze współorganizatorów EDO Offshore Wind. Super, bo właśnie chcemy się dowiedzieć ze źródła. Czym są te targi, do kogo są kierowane i skąd w ogóle pomysł? Jasne. Targi są skierowane dla młodzieży uczącej się, będących uczniami szkół ponadpodstawowych, ale też dla młodzieży ze szkół podstawowych, ale także też dla studentów. Chcemy właśnie młodym ludziom pokazać, jak wygląda nowa branża rozwijająca się w Polsce, ale też w Europie i na świecie. Chcemy też sfokusować się na tym, że ta branża jest dostępna zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, że jest szereg zawodów i specjalności, które można w branży offshore wind wykonywać. My opracowaliśmy taki specjalny informator, jest ponad 41 zawodów zdefiniowanych, ale w taki sposób, że poznajecie informacje dokładnie, co zrobić, żeby dla danej firmy w danym zawodzie pracować, jakie są zarobki, jakie trzeba mieć skille,
do jakiej szkoły trzeba pójść lub jaki kurs skończyć. Zebrało się ponad 75 wystawców, szkoły GWO, wyspy uczelniane i ponad 70 firm pracodawców, zarówno tutaj lokalnych z województwa pomorskiego, także zagranicznych. Oni właśnie wszyscy przez dwa dni pokazywali ponad 5 tysięcy młodzieży, która tutaj odwiedziła te targi. To trzeba zrobić, żeby konkretnie dla nich pracować, i zachęcali ich przez te całe dwa dni, żeby wejść do branży. I czy uważacie, że sukcesem jest ta pierwsza edycja? Myślę, że teraz na 5 minut przed zakończeniem mogę powiedzieć, że tak, jesteśmy bardzo zadowoleni. Chciałbym podziękować właśnie wszystkim organizatorom, którzy ze mną współpracowali, oraz wszystkim tym wystawcom, którzy uwierzyli. To jest pierwszy raz. Na pewno będziemy organizować drugą edycję i zrobimy to jeszcze lepiej, ciekawiej i bardziej interesująco. To do zobaczenia. Dzięki bardzo. Nasz młody i dynamiczny zespół dziennikarski już się z Wami żegna. To były Targi Offshore. Mam nadzieję, że podobał Wam się materiał. Kupujcie polskie płyty. I słuchajcie pasmo Raps. Elo.